O, dzień dobry. No, jestem w domu, ale ogółem chcę wam powiedzieć, że ogółem Krzysztof no zatankował. Musiałem pieszątkę zabrać i po prostu uciekł od mojego samochodu. Ogółem musiałem do księgowej. Taksówką pojechać i zobaczyć swoje sprawy. Po co ja mam kupować samochód? Bez sensu. O, ale byłem. Zawiozłem komórkę zniszczoną. Ekran, o taki jak tutaj. Z robocizną. 220 zł. Zaraz byłem, a kupiłem sobie o, dwa kotlety. Tamte kupiłem. Kiszka i mleczana. A właśnie jak wracałem, to kupiłem o tam, w tym sklepie, co jedziliśmy, kiszkę zimieszaną. Na Bema? Na Bema. U tej pani? Tak. Niech kurwa kucze. Zajebało. Kurwa, twoja mać. A czemu ty przyklinasz? No z nerwów. No, co Dzieńcowa powiedziała? Bo jest klucze położyłem i już nie pamiętam. To ja mam pamiętać? Śmiechu warto. Nie wiem gdzie. No to gdzie wychodziłeś? A to teraz zabierasz, bo... Nie. Tu położyłem. Przy kluczach? Kluczy od samochodu są. To widzicie. Nie będziesz miał ich. O! Była szyba ochlapana. A mówi, no na mylnie. No. Chcesz jeździsz, ty jeździsz, to płacz. Jak chcesz jeździć, a ja chcę ten samochód się ogółem pozbyć i po prostu nie będę wydawał żadnych pieniędzy na niego, jak to się mówi. Niech sobie radzi sam,
bo ja nie muszę tutaj mieszkać, bo ja chcę zamieszkać ze swoją kochaną, piękną, cudowną kobietą, która ona będzie mnie rozumiała i rozumie, a nie po prostu nie zapłacił. 150 zł dałem na światło. Obetną odsetki będę liczyć, to ja nie zapłacę. Będę miał to gdzieś, jak to się mówi. Nie interesuje mnie to. Na patyczku to jest jak jest pomieszczenie, pędzarnia. To jest bardzo dobre. Właśnie, jeszcze mam jedną, to później sobie zjem. Tak samo musiałem batać zapłacić. Widzicie, jak ja nagrywam. U mnie nie ma złych słów. Jakiś nie wiadomo jakich. Jak ktoś, to umiem wypowiadać się na jakiś temat. Niech to nagrywa. Nie nagrywa tej swojej głupoty nie wiadomo jakie. A byłem właśnie w tej kurce, skórze, co dostałem na pamiątkę. Bardzo dziękuję za tego człowieka. Jest ogółem wspaniałym. No, jeszcze wspaniałym, no wspaniałym, ale ogółem, że miał ochotę jakiś dar wręczyć mi. To widzicie. O, wisi. Ja dzisiaj byłem. O, patyczek. Co robi, co chce, co mnie obchodzi. On ma swoje życie, ja mam swoje życie. Ja chcę być normalnym człowiekiem, bo jestem normalnym człowiekiem. A nie po prostu całe te kserować, całe te wszystko, całe te, co on ogłębowie się, po prostu notatki pisze, całe te pisze i po prostu kseruje i później donosi. To wiadomo od podstawówki, jaki on był. Pozdrawiam właśnie też Łysego Zienicy za mostem tutaj obok, co rowerem przyjeżdża do mnie. Mam do ciebie szacunek, bo sam wiesz jaki jest. No, kupiłem samochód, to niech pojedzie sobie, dwa znicze kupi. Pojedzie, zaparkuje, pójdzie tam, gdzie brat, trochę ogarnie, niech po prostu posprząta, bo tam jego jest miejsce też. A nie po prostu wykorzystywać ludzi, którzy, o, on mówi, że ja wybiłem się. Co ja wybiłem się, a co on na mnie coś płaci? Znowu będę musiał zapłacić, co, jak co miesiąc. I z tego powodu jestem zadowolony. O, przepraszam, bo jadłem.
powiem. No, pieczątkę zabrałem w samochodzie, w swoich dokumentach, całe to wszystko. A taksówkarz stał obok. No, to zobaczcie, kupiłem, żeby on sobie jeździł. Jeździł jak ten książę z bajki, a nie szanuje człowieka. Dobrze Paweł kiedyś z Warszawy powiedział. Znaczy, nie chcę mieć ze mną żadnego kontaktu. Ja jego nie broziłem i po prostu pozdrawiam jego. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Co, pokserowałeś już? Co? Pokserowałeś? Tak. To musisz zawieść. Zawiodę zaraz. Zaraz zawiodę. A powiedziałeś, że kluczyki nie ma. No. Co mówisz? Kluczyków nie ma, tak? Czego nie ma? Kluczyków. Znalazłem się. Się. No, miłego dnia.